umówiliśmy się z Wiktorem, że jak złapię gołębia teraz i powiem, że on będzie latał i zobaczymy po sezonie, to Wiktor płaci mi 10 tysięcy. Bez jednego zera, same 1000 zł. O, tu jest gołąb, łódek. Dobra, zacznij jeszcze raz. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando. Bajamos a la playa para así practicar. Witamy wszystkich hodowców. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w hodowli Radosława Rożniaty w oddziale 0145 Pszczyna. Hodowcę, którego oczywiście mogliście poznać z poprzednich materiałów, które realizowaliśmy w tej hodowli. W dniu dzisiejszym pokażemy hodowcom, jak wygląda sytuacja z Radka hodowlą, jak wygląda pierwszy lot konkursowy, gdyż dzisiaj, no co prawda, troszkę spóźniłem się na przylot gołębi, ale Radek postara się tą hodowcom w skrócie opowiedzieć. Ja tylko mogę zdradzić, że tych gołębi było pierwszych 7 sztuk, które siadło na klapę, a jak to będzie w oddziale, no to zobaczymy po listach konkursowych. Jest to bardzo w jakiś sposób wyjątkowa hodowla z tego względu, że bazuje na gołębiach Charlakens i Ludoklasens. Jest to zbudowana taka baza, rodzina tych gołębi. Te gołębie, jak wiecie, są bardzo twarde, popularne i gołębie, które lecą cały czas do, jak to mówimy, do celu. A dlaczego do celu? Z tego względu, że są to gołębie, czy to trudne warunki, czy warunki z wiatrem, te gołębie dają sobie radę na takich warunkach pogodowych. Radek, jak wygląda sytuacja z sezonem? Początek sezonu, jak minął, jak pierwszy lot, jak przygotowania do sezonu, tak? No, jak sezon wygląda? No, lot pierwszy, można powiedzieć, że był udany, to się jeszcze okaże po listach. Ja osobiście no, nie byłem aż tak bardzo, że tak powiem, pesymistycznie nastawiony, gdyż przed sezonem za bardzo gołębi nie przygotowałem. Nie przygotowałem ich tak, jakbym chciał przygotować, gdyż nie miałem na to czasu. Było to związane z tym, że no, jakieś tam obowiązki miałem swoje związane z pracą, nie było mnie tutaj na miejscu. Gołębiami zajmowała się też żona, za co też trzeba jej podziękować z tego miejsca. Bardzo serdecznie. Myślę, że to też jej zasługa, że tak się udało dzisiaj. No, tyle. Gołębie, mówi się, same w sobie, jakość się potwierdziła, gołębie lecą. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No, trzeba się dobrze nastawiać, patrzeć, że tak powiem, optymistycznie do przodu, być dobrej myśli, no i wkładać jak najwięcej się da tego czasu w tą opiekę nad tymi gołębiami. No, ja staram się robić tak, żeby to mnie cieszyło, a nie żebym był niewolnikiem tej pracy. Dlatego też ten Wiktor widział, jak wyglądają u mnie gołębniki. Są na chwilę obecną nieprzygotowane, są nieposprzątane, no ale postaram się to poprawić. Najważniejsza informacja dla hodowców, bo duża rzesza osób dzwoniących do Radosława chciała zakupić z tej hodowli ptaki. Jak wiecie, to co Radek już kiedyś powiedział na filmie, on nie jest farmerem, on nie jest nastawiony na sprzedaż gołębi. Dla niego to, co zresztą przed chwilą powiedział, dla niego ma być to pasja. Duża grupa hodowców chciała z tej hodowli nabyć gołębie. Co prawda jest możliwość, tylko Radek wypuszcza kilkanaście gołębi w skali roku do sprzedaży. Ja na te gołębie sam czekałem gdzieś w granicach około 7-8 miesięcy. No i na aukcję trafi do nas jeden gołąb, będzie to bardzo wyjątkowy gołąb, bo będzie to z najlepszej samicy, jaka u Radka w hodowli jest. Jednak to, co mówimy na portalu, zawsze stawiamy na jakość z gołębiami, które u nas są wystawiane. I taki gołąb trafi, co prawda tylko jeden, ale mam nadzieję, że ten gołąb będzie potraktowany przez hodowców dość poważnie. Najważniejsza jeszcze na sam koniec informacja, w zeszłym sezonie 2017, kiedy byłem u Radosława, Radek do mnie powiedział, pokazując takiego młodego gołębia, mówi, to będzie jeden z najlepszych moich gołębi. Ja wtedy się zaśmiałem,
No ale mówię, okej, powiedz to, co sądzisz, może faktycznie się potwierdzi. I uwierzcie hodowcy, że to się potwierdziło i dzisiaj to w materiale pokażemy, bo gołębia, którego pokazywał na poprzednim filmie, okazało się, że to jest jeden z takich gołębi, który wykazał się w tym sezonie. Zdobył pierwszy i siódmy konkurs w oddziale, jednak to było z ostatniego czwartego i piątego lotu konkursowego. A dlaczego tylko na czwarty i piąty lot konkursowy ten gołąb poszedł, to się dowiecie w materiale wideo, na który dalej zapraszamy. No tyle, zapraszamy hodowców, my przechodzimy już pod gołębnik i tam pokażemy coś ciekawego i coś nowego w hodowli Radosława. Chcę powiedzieć o lotowaniu gołębiami młodymi, to co się stało w sezonie 2017. W oddziale skończyłem na drugim miejscu, ale z lotowania ogólnie nie byłem zadowolony, gdyż nie miałem, że tam powiem, za każdym razem szpicowych konkursów. Jak lotowałem? Lotowałem, że młode samice miałem połączone ze starymi samcami. Jak się okazało, nie jest to za dobre rozwiązanie, gdyż stary samiec bardzo szybko sparuje się z tą młodą samicą. Wejdzie do półki, buczy, samica do niego wchodzi, momentalnie są jajka. Nie ma tego okresu narzeczeństwa, nie ma tej motywacji. I przy moim systemie, że tak powiem, trenowania i lotowania wyglądało to tak, że gołębie wywoziłem na treningi w środku tygodnia, w środa, czwartek i gołębie jak wracały z treningu, to cały dzień do wieczora siedziały razem z samcami, bo nie mam możliwości, żeby je rozdzielić. Jak siedziały ze starymi samcami, to te stare samce bardzo szybko się połączyły z tymi samicami i momentalnie zaczęły je pędzić na jajka. Jak ta samica już miała swoją celę, swojego samca, to już nie miała takiej motywacji, a jak w 2015 roku miałem tak, że lotowałem i samcami młodymi, i samicami, to z tym młodym samczykiem ona szukała sobie miejsca na gniazdo. Często jednego dnia była z tym samcem, drugiego dnia była z innym samcem. Ten okres narzeczeństwa był znacznie dłuższy i bardziej to moim zdaniem motywowało te gołębie i przez to ten wynik był lepszy. Błąd też był taki, że przed sezonem miałem ponad 100 gołębi do lotu, a tak naprawdę do lotu przygotowałem około 40 gołębi. Jest to za mała liczba gołębi, żeby bić szpicowo, żeby bić 10 pierwszych w oddziale młodych gołębi. Z 30 gołębi czy 40 nie urwie mi się 20 z lotu. Nie ma takiej możliwości. Jak włożę na lot 70 gołębi, to jest taka możliwość, że te 20 gołębi się urwie i siądzie szpicowo. A z 30, żeby mi się urwało 20, to jest 2/3. To jest niemożliwe, nie? I jak urwało mi się 5 czy tam 6 gołębi, to one już były, siadały, że tak powiem, nie były to pierwsze gołębie, ale były to gołębie w pierwszej 20 na przykład. W ręku mam samicę, z którą wiąże się pewna historia. Jest to gołąb o numerze 1306. Jest to gołąb, którego pokazuję drugi raz. Pierwszy raz pokazywałem go na jednym z filmów w wolierze. Pokazywałem taką młodą samiczkę nakrapianą. Mówiłem, że jest to bardzo śliczny gołąb, że w niego wierzę. Gołąb może nie zrobił wyniku takiego klasycznego, gdzie był na wystawie. Ale co zrobił? Pierwszy lot na młode, ten gołąb ginie. Nie ma go. Był bardzo lot wieczny, gdzie ja tam wkładałem, już nie pamiętam ile włożyłem, ale zrobiłem chyba 6 konkursów. Byłem na 50. miejscu i ten gołąb zginął, ten gołąb nie wrócił. W środę dostaję telefon w czasie pracy, gdzie dzwoni pan i mówi: proszę pana, jest pana gołąb u mnie, co mam z nim zrobić? To mówię do pana, ja jako że nie miałem czasu, to tylko chwilę odpowiedziałem: proszę go nakarmić i wypuścić. I się wyłączyłem. I minęło pół tygodnia, mamy lot na młode, gołębie siadają. Jadę na zegary, wracam z zegarów, patrzę, po dachu chodzi gołąb. Zobaczyłem, że to ta samiczka i mówię: o, fajnie, się ucieszyłem, że ona wróciła. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest ten gołąb od tego pana, który do mnie zadzwonił. Ale pan ponownie do mnie dzwoni i mówi, że wypuścił gołębia w niedzielę rano. A ja mówię: a pamięta pan numer? A on do mnie mówi: 1306. Jakbym wiedział, że to był ten gołąb, to bym w życiu nie kazał wypuszczać tego gołębia, tylko bym po niego jechał. Ale ucieszyłem się, że wrócił. Jaka jest dalsza tego historia? Ja się pytam pana: a gdzie pan mieszka? I gość odpowiada mi: Małkinia. Jak koledzy, można sobie zobaczyć, gdzie to jest. Jest to pod Białymstokiem. Ode mnie jest to prawie 500 km. Lot był wieczny, czyli tego samego dnia ten gołąb musiał pompować pod wiatr. Jako młódek. Był tak wyczerpany.
No, po tym numerze, ja mówię, ja cię nie będę dalej lotował, bo jesteś wyjątkowy pod tym względem, że ma wyjątkową budowę, nie, że wynik tylko ma budowę, ale że taki numer zrobił, to mówię, wezmę cię do rozpłodu. Co zrobiłem? Zdjąłem tipesa, wrzuciłem go jeszcze tam do gołębi młodych, żeby się odbudował. No i ten gołąb tam sobie siedzi. Ale jako, że gołębie trenowałem, to zapomniałem o nim, że on tam jest i jednego dnia ten gołąb mi wyskoczył razem z młodymi na oblot. Siedzę na tarasie, piję kawę i patrzę na te gołębie, jak latają. Widzę, że coś gania te gołębie. Mówię, jastrząb czy co? Ale mówię, to nie jest jastrząb. No i stado zawraca, zakręca, ten gołąb ścina do stada. Na proste, jak stado przyspiesza, to gołąb zostaje. O co mi chodzi? Inny gołąb, który jest wyczerpany i zmęczony, on zazwyczaj zawróci i usiądzie na gołębniku. Ta samica ma charakter, ona walczyła, ona chciała latać, goniła te stady, próbowała trenować. No nic, po treningu przestałem ją dalej wypuszczać. Takie numery zdarzyły mi się przez 2 tygodnie chyba z 3 razy. I potem tak sobie stoję i myślę, ty masz taki charakter, walczysz, mówię, to będę cię tobą dalej lotował. Odbudowałem ją w taki sposób, że rano jej nie wypuszczałem na obloty, gdzie stado szybko lata, tylko wieczorami na treningi. Przyszedł lot, nie włożyłem jej na lot, żeby sobie jeszcze odpoczęła, bo uważałem, że jeszcze nie jest gotowa. Na kolejny lot ją włożyłem, na pewno wszyscy pamiętają taki wieczny weekend, gdzie łamało drzewa w całej Polsce. Był lot mocny pod wiatr, u nas to było 240 chyba kilometrów i ten gołąb siada pierwszy na oddział. Mi tutaj szczęka opadła, byłem w szoku, mówię, gołąb tylko potwierdził swoją klasę i moje przypuszczenia. Kolejny lot już był ostatnim lotem na młode, na który już nie chciałem kłaść, bo był lot pyrzyce. Większość gołębi poszło na ten lot pyrzyce. Zostawiłem 11 gołębi w domu, ale no, koledzy mnie tu namówili, Radek kłać, co tam kłać, ten walcz do końca. No, włożyłem te 11 gołębi, zrobiłem 9 konkursów, a ta samica mi siadła pierwsza na gołębniku ponownie, 7 na oddział. Nie, no, 2 loty w sezonie, w tym numer w prawie z 500 km. No, dzisiaj był pierwszy lot na stare, siadła chyba tam 15 na gołębniku, ale myślę, że wszystko jest przed tym gołębiem. Rodzicem tego gołębia jest gołąb o numerze 4455, którego pokazuję też na jednym z pierwszych filmów, który był 1 na 10 tysięcy, 3 na 13 tysięcy i wiele innych szpicowych konkursów miał, obecnie jest w rozpłodzie. A matką tego gołębia jest oryginalna 100% samica Ludoklasens. Opowiadając to, chcę pokazać, że za klasą gołębia, za jakością idą wyniki. Jesteśmy w gołębniku młodych, widać, że część gołębi jest wypierzona, część się pierzy, część jest piszczków. Jest tak dlatego, że gołębie są zaciemniane. Nie są to gołębie z jednego lęgu i przez to też są problemy, gdyż te starsze wychodzą, zaczynają latać, a te młodsze latają za nimi, później nie potrafią trafić z powrotem do gołębnika. Śpią mi tu po drzewach w okolicy po 3-4 dni, później jak zgłodnieją, chce im się pić, to wchodzą, część tam zginie. No, ale to też jest szkoła dla gołębia i też potem z takich gołębi jest jakiś tam wynik. No, w tym roku chcę lotować inaczej, tak jak będę lotował i samcami, i samiczkami młodymi. Rozdzielę tutaj tą wolierę na pół, żeby w okresie w czerwcu, jak już przestanę zaciemniać, żeby te gołębie rozdzielić, żeby zrobić takie półwdowieństwo. No, taką metodą, jak lotowałem, to się tak nazywa przesuwnych drzwi. Trochę zmodyfikowaną przeze mnie, bo nie puszczam gołębi przed lotem, żeby się widziały. A to dlatego, że z racji z tego, że jaki mam system pracy i tutaj oblotów, gołębie się widzą w tygodniu i dlatego przed lotem nie pokazuję. No i w 2015 roku, jak tą metodą lotowałem, to miałem najlepszy wynik, będę się starał go powtórzyć. Myślę, że będzie dobrze. Chciałbym zaprezentować 13. samicę Polski w kategorii B. Gołąb bardzo, bardzo fajnie leciał, 500 bardzo szpicowo siada. Im cięższy lot, tym lepszy wynik. Śliczna samica, bardzo charakterna, witalna, ciężko ją utrzymać w dłoni. Można zobaczyć, jak wygląda skrzydełko. Wywodzi się z gołębi Werbre, z linii Charlakens, od strony ojca. Matka jest z imbierdowanym gołębiem Ludoklasens z Rumunii.
tam na jednym z filmów opowiadam eskapady, jakie zrobiłem do Rumunii, że jechałem tam ponad 2000 km w jedną stronę po gołębia. Widać, opłacało się. No, ten gołąb z Rumunii wywodzi się z gołębia Jonge Super Krak. Jonge Super Krak razy matka, Jonge Super Krak. No, umie złoto na gołębniku. Taka cecha charakteru, jaką ten gołąb ma, jaką ma cała rodzina, to to, że często jest tak, że w jednym ze skrzydeł jest 11 piór. Nie wiem, czy to coś daje w lotach, no, ale u mnie te gołębie latają. Jesteśmy w przedziale samic. Jesteśmy dzisiaj po pierwszym locie. Mieliśmy lot z miejscowości Kluczbork, 150 km. Dałem na lot 39 gołębi. Wszystko mam już w domu. W 10 minut miałem serię i około 22 gołębi. Jestem w miarę zadowolony. Dlaczego jestem zadowolony? Bo od poniedziałku do czwartku nie było mnie w domu w tym tygodniu. Gołębie siedziały, nie latały. I tak naprawdę, żeby nie kolega, który mi tu pomagał dosyć przed sezonem, tydzień poprzedzający, który 3 razy mi wywiózł gołębie, to tak gołębi nie miałbym przygotowanych. Myślę, że jest to spowodowane tym, że no jakością gołębia i karmieniem. Były na pełnym karmiku, a jak gołąb ma pełny karmik, nie je na zapas, je to, co potrzebuje i no, fajnie. Myślę, że będzie dalej też fajnie. Cieszyło mnie to, jak przylatywało. Przylaciało 7 naraz. W tych 7 naraz było 5 seryjnych. Bardzo się pokazały roczne gołębie na tym pierwszym locie. No, ktoś powie 150 km. No ale ja patrzę na to, bo jak umie gołębie od początku się pokazują, jak się pokażą na tych pierwszych lotach, to już dalszy sezon lecą. No mam takie gołębie starsze, 4-letnie, które no, zawiodły teraz, ale one zawsze co roku zawodzą na tych pierwszych lotach. A dlatego? Dlaczego? Bo to są gołębie z tych gołębi, które nie błyszczą. To są gołębie z tych gołębi miejscowych. No i one dopiero zaczynają lecieć na te dłuższe loty. Tylko tych dłuższych lotów mamy kilka. Jak gołąb robi kilka lotów w sezonie, no to po co mi taki gołąb? Kolejny gołąb, którego chcę pokazać, jest to samica o numerze 1366. Jest to też gołąb, którego pokazywałem na jednym z poprzednich filmów w wolierze, razem z tym gołębiem, który pokazywałem przed chwilą. Dlaczego pokazuję tego gołębia? Bo znowu się sprawdziło to, że wyciągnąłem go w zeszłym roku ze stada 60 gołębi. Chciałem go pokazać, gdyż jest wyjątkowej urody. Gołąb w sezonie ma fajne wyniki, ma koeficjent 10. Był na wystawie okręgowej. No, może nie jest to wynik jakiś tam dla zawodowców zachwycający, gdzie gołębie mają po koeficjencie 1 lub 2, ale dla mnie jest to fajny wynik za zeszły rok. Ale ważne jest to, że potrafię wybrać gołębia ze stada i po sezonie okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę. A gołąb wywodzi się z gołębi Charlakens. Jest to po tym gołębi, którym opowiadam tam historię, że dostałem gołębia, kupiłem bona, dostałem gołębia za bona. Jednak tego gołębia musiałem usunąć, bo nie znosił jajek, a kolejnego roku dostałem rocznego gołębia, gdzie Ad Charlakens dał mi tego gołębia też, mówi, to ma dobrego gołębia, on w niego wierzy. No i ja się posłuchałem i nie żałuję. Widać, że z tego gołębia są fajne gołębie. To jest nie tylko jeden gołąb z tego samca, który jest dobry, ale to jest ten, którego chciałem pokazać, bo dlatego, że go wybrałem przed sezonem, uważałem, że się sprawdzi i to się potwierdziło. Przygotowanie do kolejnego sezonu rozpoczyna się zaraz po sezonie poprzedzającym. Nie jest tak, że w zimę czy na jesieni się śpi i się nic nie robi. To trzeba pracować cały rok. No, pierwszy etap to jest taki, że gołębie trzeba spierzyć. Tak, no, ja wychowuję po jednym młotku, już wtedy widać gołębie słabe. Jak chowają tego jednego młotka po sezonie, one gubią masę, są słabe, wręcz wątłe. Takie gołębie usuwam. Nawet jak jest z dobrej pary. Tylko, że jak jest z dobrej pary, to ten gołąb taki nie będzie, jak ktoś lata już selekcjonuje. No, karmię gołębie obficie, dosyta, żeby je spierzyć, żeby miały dobre upierzenie. Ktoś potem powie, no dobra, ale te gołębie ci się zapasą. Ja prowadzę tak gołębie, że cały sezon je karmię, że tak powiem, obficie dosyta. No i przez to one się nie zapasają, bo mają tej karmy tyle, ile potrzebują. Zima u mnie, czyli grudzień, połowa grudnia, styczeń jest taka, że karmię gołębie karmą typowo zimową po to, żeby to upierzenie nabrało jakości, czyli w karmie jest dużo jęczmienia, owsa, żeby ta karma była... żeby to upierzenie było śliskie i puchate, żeby było odpowiedniej jakości, to jest styczeń, nie? I
też tu w tym okresie wychodzi tak, że te gołębie słabsze, które są słabe, pokazują tą swoją nieudolność. Takie gołębie też są usuwane. No i mam tam swoje kryteria też. Gołąb musi wyglądać... szafir! Gołąb musi wyglądać, gołąb musi mieć dobre pochodzenie. Jak on jest z dobrej rodziny i dobrze wygląda, to można powiedzieć, że on ma tam jakieś predyspozycje na przyszłość. Później paruję gołębie na początku stycznia lub w grudniu, w zależności od tego, ile mam czasu. Ciągnę po tych gołębiach młode, później przed lotami staram się, one są na sucho, tak można powiedzieć, przygotowane do lotu, chociaż w tym roku zrobiłem inaczej. Gołębie pierwsze dwa loty chcę lecieć do młótka. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, no bo no, trzeba szukać, nie ma stałej reguły, nie ma stałych zasad, trzeba szukać, patrzeć, kombinować, żeby znaleźć ten dobry środek, dobrą metodę do siebie dobrać, żeby był z tego efekt. W lotowaniu gołębiami, można powiedzieć, gołębi się nie lotuje, gołębiami trzeba grać, czyli staram się zmieniać za każdym razem te przygotowania, te metody. Oglądam też filmy na internecie, rozmawiam z hodowcami, staram się wyłapywać z tych materiałów coś fajnego, coś, co mnie zainteresuje, coś, co będzie pasowało do mojej hodowli, coś, co... Dużo ludzi dzwoni na przykład do mnie: Radek, napisz mi program. Ja uważam, że nie ma programów lotowych. To wszystko trzeba dostosować sobie do sytuacji, jaka obecnie jest. Ja odpowiadam wtedy, ja ci mogę powiedzieć, co ja robię, ty sobie rób notatki. Nie da się stricte z tygodnia na tydzień robić to samo. Każdy lot jest inny. Jest inny wiatr, jest inna pogoda. Tak jak dzisiaj mamy słoneczne niebo, są chmury, gołębie inaczej lecą. Jakby tych chmur nie było, byłaby bania. No tak to jest, każdy z nas o tym wie. No, trzeba na to patrzeć i brać to pod uwagę i dostosowywać karmienie, treningi. Do tych potrzeb. Nie? To jest żywy organizm i on różnie reaguje na różne bodźce. A powiedzmy, bo też duża ilość osób sobie nie radzi z wychowem gołębi młodych. Jak wygląda to w twojej hodowli? Jakieś podajesz dodatkowe białko, bądź jakieś dodatkowe... Znaczy się, no, u mnie jest tak, że tak, chciałbym dawać dużo suplementów, które kupuję i na początku podaję. Nie podaję ich, bo zapominam. Z czego? Z braku czasu, bo wstaję do pracy rano, powinienem dać drożdże, jakąś tam minerały. Ja tego nie dam, bo zapomniałem, bo się śpieszę. Ale staram się to dawać i to powinno być. Chemia. Powiem tyle, no, ja daję tylko BS-a w rozpłodzie, daję to w okresie, kiedy gołębie mają jajka. Wtedy, kiedy gołębie siedzą na jajkach, podaję przez 5 dni BS-a i to jest wszystko, cała chemia, jaką używam. No, sprawdzę mi się to, powiedział mi to jeden z hodowców, to podaję. No i podstawą u mnie, że tak powiem, w suplementach są produkty, które już wcześniej mówiłem, dalej je stosuję, dodaję tam różne preparaty też z tej firmy i uzupełniam innymi. Cała wiedza tajemna. Mi się wydaje, że podstawą tego to jest dobry gołąb, dobrej jakości, utrzymany w bardzo dobrym zdrowiu. Gołębie, które są u mnie wątłe i słabe, usuwam po prostu. Tu też w materiale widać, że szukam gołębia, biorę go w rękę, go oglądam, patrzę na numer. Ja nie wiem, po czym on jest, ale ja trzymam go w ręku, widzę, jaką on ma jakość, jaką ma muskulaturę, jakie ma upierzenie. Ja jestem w stanie powiedzieć, czy ten gołąb mi się sprawdzi, czy nie. I no, pójdę tu za chwilę sam z ciekawości do zeszytu zobaczyć te dwa gołębie, które tam będą w materiale młodych, które pokazuję. Po jakich one są gołębiach, bo sam nie wiem, nie? A myślę, że to będą dobre gołębie. Jeżeli chodzi o gołębie rozpłodowe, przy zakupach czym się kierowałeś? Budową, no i też szczerością hodowcy. No, miałem takie szczęście w swoim życiu, że spotkałem tego hodowcę, Steve Duin, który... No, podszedł do nas tak, bo byłem tam z kolegą, byliśmy wtedy bardzo młodzi, podszedł do nas w taki sposób, że chciał nam pomóc. No i ta jego szczerość, otwartość i ta dalsza współpraca zaowocowała tym, że no, to się sprawdza i mam też w tym roku od niego gołębi, tam mam dostać kilkanaście sztuk. Też daje mi tam 15 gołębi, mi daje, a mówi: 3 gołębie są w tej klatce, na nie masz uważać.
Jak będziesz kiedykolwiek chciał je zabić i sprzedać, to przywieź je z powrotem. Zresztą rób co chcesz. To są te gołębie, które u mnie później są w rozpłodzie, są bazą. Ale też jak się zaprzyjaźniłem z tym hodowcą. No, to też otwartością i szczerością, nie? Że też na początku powiedziałem, że chcę mieć takie i takie gołębie. Powiedziałem mu, że jeżdżę po różnych hodowlach. Wszyscy biorą gołębie w rękę, mówią, o to jest dobry gołąb, a jak się pytam dlaczego, to nikt nie potrafi odpowiedzieć. A on był z takim jednym z pierwszych ludzi, który usiadł i mi to wytłumaczył. To wszystko to, o czym opowiadam na poprzednich materiałach, to nie ma złotego środka w sporcie gołębiarskim. To jest dużo czynników i rzeczy, które się składają naraz. To musi wszystko być poukładane do kupy. Jedno zależy od drugiego. Nie da się jednej rzeczy robić, nie, bo ta jedna rzecz, ona ma wpływ na inne 5 kolejnych, a te 5 kolejnych na 10 następnych. I to trzeba być dobry hodowca, be patient, to znaczy bądź uważny i naucz się obserwować gołębie. Jak będziesz dobrym obserwatorem, będziesz dobrym hodowcą. W hodowli używasz jakich jeszcze preparatów i jakich karm? Używam to wszystko, co inni hodowcy używają. Staram się wybierać karmy dobrej jakości, czyli wkładam rękę do karmy, żeby patrzę, żeby ziarka nie były połamane, żeby one nie były pomarszczone, żeby to były ładne, żeby nie były jakieś tam lakierowane. Nie wiem, czy to jest olej, czy coś innego, no staram się takich karm nie kupować. Obecnie najbardziej podobają mi się karmy Van Robays, ich używam, no ale jak jadę do sklepu ich nie ma, no to kupuję inne. No. Zaopatruję się w miejscowym sklepie, który jest bardzo dobrze wyposażony. Jest to sklep pana Wieczorkę. No, u niego jest tak, że jak coś zamówię, to do przeciągu tygodnia czasu mogę dostać te karmy. No, panie służą też tam pomocą, że jak gdzieś tam przejeżdżam na przykład, a nie mam przy sobie portfela, to dadzą, na krechę te produkty. Nie? Też jest ta współpraca między sklepem a hodowcą. Uważam, że to też jest ważne. Nie? No, tam panie w sklepie też mówią, tego pan nie kupuje, bo to jest słabe, to się sprawdza, to gołębie chętnie jedzą. I... Czyli tak, każdy jeden normalny hodowca. No, tak? Dokładnie. No, nie ma tego środka w hodowli gołębi, nie ma cudownych eliksirów. Mi się wydaje, że podstawą to jest jakość gołębia. Jak ktoś będzie miał gołębie dobrej jakości, to jest w stanie coś w tym osiągnąć. I, no. Radek, tylko jeszcze najważniejsza rzecz. Nie zapominaj o dwóch preparatach, które... Nie zapominaj o dwóch preparatach, które kiedyś pokazałeś hodowcom i... Dalej je używam. Są to produkty Pigeon Vitality i będę używał. Gdyż to są super środki. Widzisz, co mi zabiera najwięcej czasu? Najwięcej czasu to mi zabiera ten mały szkrab tutaj, który ma 5 lat i bardzo jest ruchliwy i wymaga dużo uwagi. Który pomaga mi też w hodowli, ma też swoje gołębie, nie? Jakiego gołębia najbardziej lubisz? Białogłówkę. No właśnie, no białogłówka ma obecnie młódka, no Nikodem do niej zaglądał, dostał skrzydłem w rękę, to się rozpłakał, bo mówi, bo ona mnie już nie lubi, tata, ona mnie bije. No i musiałem mu 15 minut tłumaczyć, o co chodzi, że ona ma dzidziusia i go broni, nie? No i już ją przebaczyłeś się i dalej ją lubisz, nie? No, myślę, że będziesz miał nowego gołębia w tym roku, bo tam taki jeden w misce jest, fajny, kolorowy. No, ale wracając do tematu, trzeba robić to, co się lubi. Jak ktoś tak będzie podchodził, to będzie z tego efekt. Jak się jest niewolnikiem, to nic z tego nie wyjdzie. To również to prawda. Nikodem, ja ci kręcę. No, o. Pozdrawiamy wszystkich hodowców.